Dzień dobry, nazywam się Pola Namysł, jestem z redakcji online Dzień Dobry TVN. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Patora, reporter Uwagi TVN. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, dziękujemy Ci, że połączyłeś się dzisiaj z nami. Byłeś również gościem około godziny 9.30 Dzień Dobry TVN. Rozmawiałeś z naszymi prowadzącymi. Czy mógłbyś przybliżyć i opowiedzieć naszym widzom, jaki jest powód naszego dzisiejszego spotkania i o czym zdążyliśmy już powiedzieć? Dziś o 19.55 w Uwadze pojawi się podsumowanie jednej z najbardziej, tak można chyba powiedzieć, jednej z najbardziej parszywych spraw, afer, z jakimi mieliśmy w ostatnich latach w Polsce do czynienia. Mam na myśli aferę pedofilską łowcy, tak zwanego łowcy nastolatek, związaną z najbardziej modnymi trójmiejskimi klubami, afery Krystiana W. i Marcina T. To jest sprawa naprawdę na przestrzeni 20, już prawie 30 lat mojej pracy zawodowej niewiele było spraw o takim ciężarze i tak trudnych ze względów także emocjonalnych do zrobienia. Początkiem tej historii, która zaczęła się tak naprawdę 8 marca 2015 roku, była samobójcza śmierć 14-letniej uczennicy gdańskiego gimnazjum Anahit Tugushyan, która po prostu w niedzielny poranek wyszła z domu, z kamienicy na gdańskiej Oruni, poszła na pobliską stację i tam, nie mówiąc nic nikomu, po prostu rzuciła się pod pędzący pociąg i zginęła na miejscu. Jej mama zrozpaczona zaczęła swoje prywatne śledztwo wówczas i zorientowała się bardzo szybko, że jej córka dzień wcześniej, właściwie cały dzień spędziła z blisko 40-letnim mężczyzną, o którym mama wcześniej nic nie wiedziała. Kiedy zaczęła poprzez internet apelować do znajomych Anahit i do społeczności trójmiejskiej, co to za człowiek, Krystian W. Ja oczywiście znała jego nazwisko, bardzo szybko odpowiedziało na jej apel kilkanaście nastolatek i te nastolatki opowiadały bardzo podobne historie, to znaczy takie, że ten mężczyzna próbował się z nimi spotkać, starał się zaimponować bogactwem, zdjęciami, które publikował na Instagramie z jachtem, na jachcie, w drogich autach i tak dalej, proponował spotkania, proponował też pracę w modnych trójmiejskich klubach a kiedy dochodziło do spotkania, bardzo szybko dochodziło do wykorzystania tych relacji. Po prostu mężczyzna próbował te dziewczyny, bardzo często nastolatki po prostu, dzieci, zgwałcić. W części przypadków mu się to udało. Jeżeli mu się to udawało, nagrywał swoje gwałty telefonem, a później tymi filmami próbował te dziewczyny ponownie zastraszać, zmuszając kolejny raz do seksu. I te relacje były bardzo bliźniacze podobne. Mama Anahit próbowała zainteresować tą sprawą bardzo szybko, kiedy tylko miała tę wiedzę, prokuraturę, która prowadziła śledztwo w sprawie śmierci jej córki, ale tak naprawdę nikt jej nie chciał słuchać. Prokuratorzy kompletnie zignorowali jej słowa, powiedzieć, że jej córka to w ogóle prawdopodobnie była galerianką, to dokładnie takie słowa usłyszała. I że na pewno po prostu nie wierzyli w to, że Krystian W. może mieć jakikolwiek związek ze śmiercią Anahit i z ewentualnym doprowadzeniem jej do tego stanu, który tym czynem zaskutkował. I w takiej sytuacji, to był koniec kwietnia 2015 roku, mniej więcej półtora miesiąca po śmierci Anahit, pani Joanna, mama Anahit, powiadomiła redakcję Uwagi. Ja wtedy pierwszy raz pojechałem do Trójmiasta i rozpocząłem dziennikarskie śledztwo jako pierwszy dziennikarz w Polsce. No i tak naprawdę siedziałem tam ponad miesiąc. I w tym czasie spotkałem się z kilkunastoma dziewczynkami, do których dotarła mama Anahit, słuchałem ich relacji. To rzeczywiście były bliźniaczo podobne relacje i na ich podstawie można było utworzyć taki, powiedzmy, modus operandi sprawcy, bo on tak naprawdę działał bardzo podobnie. Wyszukiwał te dziewczyny, tych dziewczyn szukał w internecie, ale tak naprawdę szukał takich dziewczyn, które pochodziły z enklaw biedy. To było bardzo ważne. Kiedy później dochodziło do wykorzystania i do szantażu, część dziewczyn szła na policję. Ale tak naprawdę to był właśnie element tego planu, ponieważ policja w zderzeniu słowa dziewczyny, która wyglądała często biednie, często ubierała się wyzywająco, cokolwiek to oznacza, nie umiała się często wysłowić, w zderzeniu jej relacja, jej słowo, jej zeznanie, w zderzeniu z relacją 40-letniego faceta, wydawałoby się ustatkowanego,
po prostu nikt nie dawał wiary tym dziewczynom i śledztwo umarzano, co więcej, mimo że tych spraw było sporo, to każde prowadziła inna jednostka, bo Krystian W. buszował po całym województwie pomorskim i wybierał swoje ofiary w różnych miejscach tego województwa, więc śledztwa prowadziły różne komisariaty, różne prokuratury i tak naprawdę prawie nigdzie, tak powiedzmy dla porządku, nie dawano wiary tym dziewczynom, śledztwo umarzano, a on był bezkarny latami. I tak naprawdę moim celem w trakcie tego dziennikarskiego śledztwa było po prostu umożliwienie tym bezradnym, po prostu tak trzeba sobie powiedzieć, na własne życzenie organom ścigania, przekonanie ich do tego, że to jest bardzo poważna sprawa i że mama Anait ma rację, bo już to po dwóch tygodniach już to wiedziałem po prostu. I danie im na tacy tak naprawdę jakiegoś pretekstu do tego, żeby tego mężczyznę zatrzymać, ponieważ jeżeli dopóki on jest świadkiem, to tak naprawdę nic nie można zrobić. W momencie, kiedy on zaczyna być podejrzanym, można przeszukać jego mieszkanie, można cały szereg innych czynności przeprowadzić, które posuną tą sprawę do przodu. I tak naprawdę 4 tygodnie minęły, zanim znalazłem ten klucz. Tym kluczem była Anna, jedna z ofiar Krystka, która była wyjątkowa. Jej wyjątkowość polegała na tym, że Krystian nie złowił jej, jak większość swoich ofiar, tak jak już mówiłem, w sieci i nie szukał jej w enklawach biedy, tylko tak naprawdę złowił ją przypadkiem, będąc na zakupach w galerii handlowej. Ona stała na promocji herbaty. I ona miała wtedy 15 lat i 2 miesiące, dokładnie pamiętam. To było w 2010 roku. Oczywiście zaproponował jej pracę i tak dalej, a kiedy doszło do spotkania, wywiózł ją do lasu i zmusił do seksu oralnego. Ta dziewczyna natychmiast poszła na policję razem z siostrą i jej relacja została uznana za wiarygodną, ale ponieważ Krystek ją złowił inaczej niż inne dziewczęta, ona nie wiedziała, jak on ma na nazwisko. W związku z tym śledztwo i tutaj ten powód umorzenia śledztwa w sprawie Anny był wyjątkowy. Bo to było nie wykrycie sprawcy. Ona po prostu nie wiedziała, kto to jest, wiedziała tylko Krystian. No a Krystianów jak prób. I tak naprawdę jak teraz, mieliśmy już inną sytuację teraz, czyli w 2015 roku, wtedy, kiedy z Anną rozmawiałem, no bo ona już wiedziała, jak on się nazywa, dowiedziała się o tym od mamy Anait. Dziewczyna nie zdawała sobie sprawy z tego. Ona przeszła koszmarną traumę w ogóle. Ona nie mogła windą nawet jechać z facetem. Tak przeżyła tą sytuację. Latami nie mogła, do samochodu nie mogła wsiąść z mężczyzną i tak dalej, i tak dalej. Ta jej terapia skuteczna na szczęście trwała 5 lat. I ona nie wiedziała, że tak naprawdę ona jest kluczem do nadania tej sprawie rozpędu, do ukarania Krystiana W. i odkrycia jego powiązań z modnymi sopockimi klubami, bo to tak naprawdę było też niezmiernie ważne, zaraz o tym pewnie powiem. Ona po prostu musiała wtedy, o czym nie wiedziała, musiała pójść do prokuratury i powiedzieć: dzień dobry, to jestem ja, w mojej sprawie było śledztwo, umorzono je, teraz już rozpoznaję tego faceta, to jest ten człowiek, dowiedziałam się. I to musiało spowodować wznowienie postępowania. Ponieważ ja to wiedziałem, z kolei ona już nie chciała mieć z tym nic wspólnego, no zrozumcie, tak, to jest jasne, 5 lat teraz. W związku z tym kwestia była jej przekonania, że to jest mega ważne i też zapewnienie jej takiego bezpieczeństwa, że jak to w Polsce, no nie zostanie w tej prokuraturze, nie będzie się odbijać od drzwi do drzwi, nie będzie ta trauma trwała godzinami, jeśli nie dniami i tygodniami, tylko po prostu punktowo wejdzie do określonego pokoju, tam będzie człowiek, który będzie wiedział, po co ona przyjdzie, przesłucha ją i tyle. Tak zrobimy. I tak naprawdę zrobiliśmy takie spotkanie, ja je zorganizowałem, poszedłem do prokuratury, opowiedziałem całą historię, powiedziałem, o co chodzi, że o tej godzinie przywiozę taką i taką dziewczynę, macie ją przesłuchać. I udało mi się też Anię namówić do tego, żeby jeszcze raz przez to przeszła. Pamiętam, to był koniec maja, zawieźliśmy ją do prokuratury w Gdańsku Oliwie i ona złożyła takie oświadczenie. Ta procedura jeszcze trwała długo oczywiście, mniejsza to są szczegóły proceduralne i też prawda jest taka, że po drodze były wakacje, a w wakacje polskie organy ścigania praktycznie nie pracują, jak nie muszą. I tak naprawdę dopiero 5 listopada zatrzymano Krystiana W. na podstawie podejrzeń o wykorzystanie Anny. Ale to owszem trwało, ale tak naprawdę to okazało się, ta sytuacja okazała się być przełomem napędzającym to śledztwo. Kiedy przeszukano mieszkanie W., Krystiana, zwanego Krystkiem, łowcą nastolatek, różnie. Znaleziono tam 2 telefony
na tych telefonach nic nie było, on skasował całą ich zawartość, ale informatycy odzyskali ją i tam było ponad 100 filmików z po prostu filmików, na których były zarejestrowane gwałty, których dokonywał Christian W. W tej chwili ma 65 zarzutów z tego tytułu, 65 zarzutów wykorzystanych. Tak naprawdę, tak? Ja chciałam się ciebie zapytać, Tomku, na jakim etapie jest teraz ta sprawa? Jak mówisz, że zostały postawione zarzuty, jak to wygląda w tym momencie prawnie? W tej chwili z prawnego punktu widzenia jesteśmy 5 lat później, toczy się proces Christiana W. i ludzi, z którymi współpracował. No i właśnie, z kim współpracował? No, bo to, o czym do tej pory mówiłem, to był pierwszy etap mojego śledztwa. On jeszcze, no oczywiście tam były różne punkty zwrotne, też inne takie, na przykład, że chciałem porozmawiać z samym Christianem W. i on się zażył niestety w mysiej dziurze, dlatego że ojciec Anait, zmarłej, przypomnę, 14-latki, poprzysiągł zemstę na tym, kto ją spowodował. Niestety trafił nie na tego człowieka, pomylił się po prostu i niewinnego człowieka potraktował nożem. Ta wiedza o tym doszła do Krystka, który po prostu zaszył się w mieszkaniu. No i efekt był taki, że tydzień siedziałem w samochodzie zamknięty pod jego mieszkaniem i czekałem, aż wyjdzie, żeby z nim porozmawiać, ale w końcu wyszedł, w końcu po tym tygodniu udało się z nim porozmawiać i to była jedyna rozmowa, którą w ogóle dziennikarzowi udało się z Christianem W. przeprowadzić, zanim poszedł siedzieć, no a później już wiadomo, z nikim po prostu nie rozmawiał, bo nie mógł. Natomiast ten drugi etap śledztwa dziennikarskiego i wtedy już też włączyli się inni dziennikarze w to, już nie byłem sam, polegał na tym, żeby dowiedzieć się, czy Krystek działał sam. Mieliśmy przesłanki, żeby przypuszczać, że nie działał sam, że tak naprawdę jego umocowaniem były najbardziej znane kluby Trójmiasta, kluby nocne Trójmiasta, mam na myśli w szczególności Dream Club, modną, byśmy powiedzieli staromodnie, dyskotekę, nocny klub, którego symbolem były huśtawki podwieszone pod sufitem, na których bujały się przez cały czas nastolatki w samej bieliźnie. I to był ten klub. I drugim klubem, z którym powiązany był Krystek, była Zatoka Sztuki. Tak naprawdę to taka bardzo modna, ekskluzywna restauracja i hotel połączona z prywatną plażą w Sopocie, tuż obok Grand Hotelu i Mola. Te kluby należały do jednej firmy, do firmy A, i szef tej firmy był tak naprawdę kolegą Christiana W. Formalnie w firmie A Christian W., owca nastolatek, był tylko kierowcą, ale po prostu byli kumplami razem, był po prostu kumplem szefa. Miał dostęp do jego jachtu, miał dostęp do jego samochodów drogich, to właśnie tymi samochodami, tym jachtem chwalił się na Instagramie, łowiąc dziewczyny na powiedzmy sobie wprost, na bogactwo. I tak naprawdę pytanie brzmiało tak, czy Krystek działał sam, czy też działał na czyjąś rzecz, czy te dziewczyny łowił również dla klubów. A to o tyle ważne, że w tych klubach bawiła się od lat, zwłaszcza w sezonie, cała śmietanka polskich aktorów, celebrytów, ale też dziennikarzy, trzeba sobie uczciwie powiedzieć. I właśnie w związku z tym pojawia się też obecnie wiele plotek, domysłów, niedopowiedzeń, ale skupiamy się, ty się właśnie skupiasz na faktach. Czy moglibyśmy powiedzieć, jakie są fakty, które są podparte dowodami, zeznaniami, co o tym możemy powiedzieć? To, co udało się ustalić na pewno, to. Przede wszystkim największą rolę w tej aferze pełnił sam Christian W. Krystek ma na koncie, tak jak już mówiłem, zarejestrowano, udało się odnaleźć ponad 100 zarejestrowanych filmów ze zgwałceniami. Z tego 65 zarzutów wykorzystań udało się udowodnić. To jest dość skomplikowane, no bo do każdego takiego filmiku trzeba znaleźć ofiarę, kto to jest. No widzimy tylko twarz, ale nie wiemy, nie znamy imienia, nazwiska, nie wiemy, czy no to formalność, ale bardzo ważna z prawnego punktu widzenia. Musimy się dowiedzieć, że ona nie chciała współżyć i tak dalej, i tak dalej. Udało się i tak nieźle, bo udało się 65 zarzutów z tego uzyskać organom ścigania. Jego kolega i szef firmy A,
który razem z nim stoi przed sądem, ma taki zarzut, ma zarzut między innymi pedofilii oraz prostytucji z małoletnią. Z zeznań dziewczynek wiadomo, że współdziałał przynajmniej w pewnym zakresie z Krystianem W. w kwestii wykorzystywania nastolatek, tak powiedzmy bardzo ogólnie. Udostępniał mu lokal między innymi, który do niego należał i w którym dokonano części gwałtu. Natomiast no, kwestia była szersza, tak? No, bo takie pytanie, które dziennikarzowi od razu się nasuwa, to jest to, czy aby nie było tak, że w tym modnym klubie dla pięknych i bogatych, no, Zatokę Sztuki nazywano, złośliwi nazywali Zatoką Koksu i Botoksu. I coś na rzeczy było. W każdym razie, czy przypadkiem nie było tak, że Krystian W. łowił te dziewczęta, te nastolatki, dla potrzeb klubu? To znaczy, czy w Zatoce Sztuki nie istniało ciche, nieoficjalne menu, albo w Dream Clubie, w którym widniały, mówiąc, przepraszam, ale tak trzeba, pedofilskim slangiem, tak zwane kwaśne jabłka, czyli dziewczynki bez doświadczeń seksualnych, za jakieś kosmiczne pieniądze dla bogatego przyjezdnego, dajmy na to, z Warszawy. I ten trop musiał zostać zweryfikowany. I myśmy tak naprawdę, ja i inni dziennikarze, poświęciliśmy na to no, ładnych parę lat, do dziś tak naprawdę, żeby zweryfikować, czy możemy to udowodnić. Bo to, co możemy na pewno udowodnić, to trochę już powiedziałem, to jest udowodnione. To, że działał w ten sposób Krystian Wołowca na 100 lat, to, że działkował się z szefem firmy A, czyli firmy prowadzącej te modne kluby, w jakimś zakresie, to jest pewne. Znaczy pewne w tym sensie, że prokuratura również jest do tego przekonana, jest wystosowana jak do oskarżenia, trwa proces. Oni się nie przyznają do winy, ale przynajmniej jeżeli chodzi o rolę Krystiana W., tutaj w te filmiki naprawdę nie pozostawiają wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o szersze zjawisko, tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana i na razie nie mamy żadnych dowodów na to, by te dziewczynki wykorzystane przez Krystiana W. trafiały jako żywy towar do Zatoki Sztuki. To, co wiemy, to wiemy, że Zatoka Sztuki sama reklamowała się razem z Dream Clubem. Jest nawet do dzisiaj na YouTubie dostępna taka reklama ich oficjalna, obrzydliwa reklama, z której wynika, to jest mniej więcej przekaz, jest taki: przyjedź bogaty biznesmenie z Warszawy, jeżeli masz chwilę czasu, przyleć tutaj do nas, do Gdańska, do Zatoki Sztuki, do Dream Clubu, popij i nie będę kończył tego drugiego słowa. Ostatni kadr tej reklamy to jest ostatnie kilka ujęć tej reklamy to jest mężczyzna, właśnie ten biznesmen, który wlewa do gardła dwóm dziewczynom, młodym dziewczynom, tak powiedzmy delikatnie, szampana do gardła, a potem budzi się z nimi w Zatoce Sztuki w łóżku, on jest w wannie, pije piwo, a one leżą gołe w łóżku po spędzonej z nim nocy. Ten przekaz jest jasny, ale to jeszcze nie świadczy o tym, że namawiano do wykorzystywania, czy do generalnie do tego, że Zatoka Sztuki, chcę powiedzieć delikatnie, służyła jako chatka kopulatka dla biznesmenów, to jeszcze nie, i że tak się reklamowała, to jeszcze nie znaczy, że wykorzystywano tam za pieniądze, że bogaci ludzie wykorzystywali tam za pieniądze szantażowane nastolatki przez Krystiana W. Na to nie mamy dowodów. Na to nie mamy dowodów, mimo starań żadnemu dziennikarzowi nie udało się zdobyć na to dowodów. I teraz mamy taką bardzo trudną sytuację, dlatego że z jednej strony bardzo łatwo rzucić w tej sytuacji podejrzenia na wszystkich, którzy tam bywali. Na wszystkich, którzy tam jedli, pili, spędzali czas, ale też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, mogli nie wiedzieć o tym, że istnieje jakiś Krystian W., a jeżeli nawet wiedzieli, to mogli nie wiedzieć, przecież on się nie obnosił z tym, że gwałci dziewczynki, że je szantażuje i że działkuje się z tym, z szefem tej firmy. Owszem, trzeba sobie powiedzieć, że no, jak zobaczymy na kadry, na to, co, jak wyglądał Dream Club, jak zobaczymy na to, posłuchamy relacji o tym, co działo się w Zatoce Sztuki, tak w ogóle, no po prostu, jak tam imprezowano, no to można powiedzieć, że bywanie tam na pewno było w złym guście. Jeżeli ktoś ma choć
odrobinę poczucia smaku, to raczej by stamtąd wyszedł zniesmaczony. No dobra, ale co innego brak poczucia smaku, co innego być może deficyt zdrowego rozsądku jakiegoś aktora, celebryty czy dziennikarza, a co innego pedofilia. Na takie zarzuty nie ma żadnych dowodów, po prostu na dziś. Bardzo bym chciał zweryfikować tę sytuację, czy rzeczywiście jest coś na rzeczy, czy nie. Robimy to, jak mówię, nie tylko ja, także wielu innych dziennikarzy od lat, ale nie mamy żadnych konkretnych informacji pozwalających powiedzieć tak, takie zjawisko miało miejsce w jednym z najmodniejszych klubów w Polsce. Tomku, tutaj w międzyczasie również pojawiają się komentarze naszych widzów. Jeśli macie jakieś pytania do Tomka, to jest ten moment na to, żeby je zadać, wybrane wyświetlimy. Natomiast chciałam się ciebie zapytać, to śledztwo było po pierwsze długie, po drugie bardzo wymagające i też dotykające trudnych i wstrząsających tematów, co też widzę właśnie po komentarzach naszych widzów. Co dla ciebie było najtrudniejsze w pracy? Rozmowy z dziewczętami. Z całą pewnością. I później, z wykorzystanymi dziewczętami. Zwłaszcza za nią, czyli tą dziewczyną, która była kluczowa tak naprawdę dla ukarania Krystiana W., chociaż sama o tym nie wiedziała. Bo to taka bardzo bystra, mądra dziewczynka i dziewczynka, jak już z nią rozmawiałem, to już miała 20 lat. Mądra kobieta, inteligentna, jednocześnie wracająca do tych wspomnień i to było straszne. To starałem się jej pomóc przejść przez to po prostu. To przeżyłem, pamiętam. Przeżyłem też w późniejszym, zwłaszcza okresie, rozmowy z mamą Anait. To jest tak zwykle, już mam doświadczenie, co tu dużo gadać, paru dziesięcioletnie w tej pracy i to jest niestety tak, że bezpośrednio po traumie, tak jak tutaj po olbrzymiej traumie, jaką była samobójcza śmierć Anait, ta mama zebrała w sobie jakieś, tak bywa, jakieś niezwykle duże pokłady adrenaliny wydobyła z siebie nie wiadomo skąd. I działała na takim szwungu, po prostu miała cel, tak, miała cel, tym celem było ukaranie Krystiana W. i jego mocodawców ewentualnie. Natomiast później, po paru latach, kiedy już się udało, to napięcie siada, to wszystko schodzi i ta trauma wraca, ta nieprzepracowana trauma związana ze stratą córki i te rozmowy z nią w późniejszym czasie były dużo trudniejsze niż te na początku, gdzie tak naprawdę byliśmy skoncentrowani na celu i mimo świeżości tej tragedii w jej głowie no było łatwiej z nią pracować. Później było i mniej, i jej pewnie trudniej. Tomku, pojawiło się pytanie, które właśnie teraz wyświetla się Państwu, również Wam na ekranie. Czy wiadomo, ile Krystian wykorzystał? Krystian, znaczy tak jak powiedziałem, wiemy, mamy ponad 100 filmów zarejestrowanych, zabezpieczonych. Zarejestrowanych pewnie było więcej, dlatego że wśród tych filmów, które udało się odzyskać, nie było kilku dziewcząt, które mówiły o tym, że je zgwałcił, dotarły do mamy Anait, a mówiły, że Krystian nagrywał film, a nie było go wśród tych filmów, więc prawdopodobnie tych telefonów było więcej, a część z nich po prostu Krystian zniszczył albo po prostu nie udało się ich znaleźć. Czyli można z bardzo dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością założyć, że tych ofiar mogło być więcej niż te 65 zarzutów, a nawet niż te 100 zabezpieczonych filmów u Krystiana W. A, jeszcze jedno. Nie znaleziono, to jest ważne a propos tego pytania, nie znaleziono też tak naprawdę do dziś, no i to jest druga porażka tak naprawdę, jeżeli można tu mówić o porażkach dziennikarzy, w tym moja, że mimo generalnie sukcesu tego śledztwa dziennikarskiego, niestety luką do tej pory jest znalezienie, i tak pewnie pozostanie niestety, znalezienie związku pomiędzy działaniem Krystiana W. a samobójczą śmiercią Anait. Ona nie zostawiła żadnego listu, no wiadomo, tak, też bardzo trudno w takiej sytuacji, jeżeli ktoś rzuca się pod pociąg, znaleźć jakieś w sekcji zwłok, jakieś elementy już nie wnikając, świadczące o tym, że została wykorzystana ta dziewczynka. Ale wracając do brzegu, wśród tych filmów nie było też Anait, nie było żadnego śladu bytności z Anait, no, a jednak coś musiało nią tak wstrząsnąć, że rzuciła się pod ten pociąg. Czy
mówisz teraz o takiej niewyjaśnionej, o dużym znaku zapytania tak naprawdę, które nadal wisi nad tą sprawą, mimo że właśnie od tego, tak jak powiedziałeś na początku, od Anait właśnie zaczęło się twoje śledztwo oraz cała sprawa. Czy tych znaków zapytania jest więcej? Na jakie informacje jeszcze... No tak naprawdę, tak. Wiesz, no tak naprawdę mamy dwa znaki zapytania i jeden to jest znak zapytania dotyczący śmierci Anait. To jest o tyle ważne, że tak naprawdę to był ten motor napędzający mamę Anait, bez której w ogóle nie byłoby tej sprawy, nie byłoby tej afery. No i dlatego tam się znalazłem tak naprawdę. No i też chciałbym wiedzieć, to jest jedna rzecz, tym bardziej, że można wykluczyć wszystkie inne powody tak naprawdę, poprzez metodę wykluczenia można wykluczyć wszystkie inne potencjalne powody, z których mogłaby się zabić. Myśmy tam analizowali to bardzo dokładnie i tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że coś musiało się zadziać ten dzień wcześniej podczas spotkania z Christianem W., mówi to logika, natomiast dowodów nie. I drugi znak zapytania to jest ten znak zapytania, o którym mówiłem. To znaczy, czy w Zatoce Sztuki istniało w cichym menu dla bogatych klientów i znanych, istniało takie ekskluzywne menu, gdzie za kosmiczne pieniądze na przykład sprzedawano im tak zwane kwaśne jabłka. To jest to pytanie. Nie masz na to żadnych dowodów póki co. A skoro nie ma, to musimy przyjąć, że tak nie było. Po prostu. I no, z całą pewnością nie może być tak, że sama bytność w tym, umówmy się, niskich lotów w lokalu, ale że sama bytność obciąża ich, tych celebrytów, aktorów, współodpowiedzialnością za to, co tam się działo, to by było po prostu nieuczciwe i nieludzkie. Tomku, pojawiło się kolejne pytanie od Magdaleny. Czy te kluby nadal działają? Jak zakończyła się w ogóle historia tych lokali? Tak, no to jest dobre pytanie i też tutaj no można powiedzieć, że jakiś pośredni sukces mamy w tym, no bo tak, Dream Club się zamknął bodajże w zeszłym roku, jeżeli nie dwa lata temu. Ta zła sława jednak już go tak po prostu przybiła, że pewnie właściciele zostali zmuszeni do tego. Zatoka Sztuki działa, ale działa pod nowym brandem, z nowym współwłaścicielem. I tak ten nowy brand jest bardzo podobny do starego i jest pewnym nawiązaniem. Nowy współwłaściciel zapewnia, że nie ma z tamtym klubem nic wspólnego, chociaż pojawiają się pogłoski, że na to, co tam się dzieje, nadal ma wpływ Marcin T., który odpowiada z wolnej stopy, nie siedzi w areszcie. Czy tak jest? Szczerze mówiąc, na razie 100% dowodów nie ma, ale trzeba to oczywiście zweryfikować. Nadal, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Prezydent Sopotu, który przynajmniej od pewnego momentu bardzo się w tą sprawę zaangażował, po dobrej stronie mocy i robił wszystko, żeby, nazywając rzecz po imieniu i w mocnych słowach, i robił wszystko, żeby przerwać tą dramatyczną dla miasta również sytuację. On w momencie, kiedy Marcin T., szef firmy prowadzącej kluby, dostał zarzuty prokuratorskie, on wypowiedział umowę dzierżawy budynku, bo budynek należy do miasta, ten, w którym mieści się Zatoka Sztuki. I właściciele Zatoki nie chcieli, po prostu nie oddali tego budynku. Sprawa trafiła do sądu, no ale jak to w Polsce, proces jeszcze się nie zaczął, mimo tego, że to rok temu miało miejsce to zażądanie wydania budynku i pewnie sprawa będzie się ciągnąć jeszcze latami. Tomku, wyświetli się w tym momencie pytanie, czy dziewczyny były narkotyzowane, czy zastraszane, czy o tym precederze mógłbyś też jeszcze kilka słów? O zastraszaniu już trochę mówiłem. Te filmy służyły do tego zastraszania, ale też wcześniej jeszcze, zanim doszło do pierwszego gwałtu na danym dziecku, wówczas Christian szantażował, że ponieważ on też miał taką metodę, że na samym początku pytał się, czy dana dziewczynka nie potrzebuje pieniędzy, czy przypadkiem może jej pożyczyć, bo może na coś potrzebuje, a nawet jeżeli nie, no to że niby razem pojadą poszukać pracy, później chciał, żeby oddała mu pieniądze za benzynę, a jeżeli nie chciała oddać,
albo mówiła, no to później, bo teraz nie mam, no to on mówił, no to w zamian pojedź ze mną. Jeżeli nie chciała pojechać dobrowolnie do lasu, dajmy na to, wiadomo po co, to on mówił, no to w takim razie ja pójdę do twoich rodziców i powiem, że się ze mną spotkałaś, ciekawe co oni na to. No to oczywiście była forma zastraszania. Czy były narkotyzowane? Część tak, na część w jednym z procesów, kiedy Krystian zgwałcił uciekinierkę z domu dziecka, ona zeznała, a za to akurat przestępstwo Krystian został już skazany w odrębnym procesie na 3 lata więzienia, więc można, wyrok jest prawomocny, więc można powiedzieć, że sąd to potwierdził. Dziewczynka była pod wpływem narkotyków, podał jej Krystian. To tutaj pojawiają się pytania też oraz komentarze naszych widzów, którzy pomimo, że wiemy tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, sprawą zajęła się już 5 lat temu, nadal budzi ona ogromne emocje. Co według ciebie jest tak naprawdę najważniejszym punktem całego śledztwa i pracy? O czym nasi widzowie powinni pamiętać i z jaką myślą powinni opuścić według ciebie tą naszą rozmowę dzisiejszą? Trudne pytanie. Trzeba być, no to jest problem generalnie, że trzeba być otwartym na innych ludzi, ale jednocześnie bardzo ostrożnym, jakkolwiek by to banalnie nie zabrzmiało. No bo przecież, no to jest, co tak naprawdę, zobaczcie, wielu z nas jeździ do Trójmiasta w sezonie, wielu z nas jeździ do Sopotu, tak? Czy w Dream Clubie w sezonie w jedną noc bawiły się setki osób. Za to te sztuki mniej, no bo była po prostu dużo droższa. Ale trzeba być czujnym i patrzeć dookoła. Ja do dzisiaj mam taką traumę, znaczy trauma to złe słowo, ale do dzisiaj chodzi mi po głowie, dlaczego nie trafił się nikt, kto pomyślał sobie, kurczę, bawię się tutaj w tym Dream Clubie, piję piwo i patrzę w górę i że nikogo nie zastanowiły te dziewczynki bujające się pod sufitem. Że to nie tylko niesmaczne i głupie po prostu, ale też, że nikogo nie zastanowiło, czy to one tak z własnej woli, czy o co tu chodzi. No, to tak nie daje mi spokoju. Krystian działał przez wiele lat. Tak naprawdę Krystian działał, mówiąc szerzej, Krystian działał przez wiele lat bezkarnie. Gdyby nie dziennikarskie śledztwo, być może działałby bezkarnie dalej. I morał tak naprawdę jest taki, żeby nie lekceważyć sygnałów o tym, że komuś się dzieje krzywda. W tej sprawie to, co jest największym zarzutem do organów ścigania, zwłaszcza w początkowym oczywiście etapie, lata 2010 do czasu mojego śledztwa i później zainteresowania innych, czyli do śmierci Anait, przynajmniej przez 5 lat, to tak naprawdę organy ścigania lekceważyły sygnały o krzywdzie bezbronnych dzieci, które do nich docierały. To jest najbardziej wstrząsające i morał jest taki, żeby nie lekceważyć, jeżeli ktoś woła o pomoc, po prostu. Tomku, dziękuję ci bardzo i tak naprawdę za dzisiejsze spotkanie, ale też przede wszystkim za pracę, którą wykonałeś przez tyle lat. Dzisiaj o 19:55 reportaż w Uwadze, który stanowi, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, swego rodzaju podsumowanie zebranych materiałów i całej twojej pracy na ten temat. Ja jeszcze powiem tylko jedno, dziś... Mamy jeszcze chwilę? Oczywiście. Jedna rzecz jeszcze. Ja wiem, że jest trudno. Dziennikarzom też jest trudno mieszać, trudno oddzielić to, co udowodnione i to, co jest faktem, od plotek, które bardzo często mogą zabijać. Kiedy Krystian W. już wiadomo było, kim jest, a Marcin T. jeszcze nie miał zarzutu. On manipulował tą sytuacją. Nakłaniał na przykład, to jest ciekawe, wystosował taki apel do wszystkich, którzy bywali w Zatoce Sztuki przez lata, no czyli tak naprawdę do wielu znanych osób w Polsce, żeby bronili tego miejsca, bo grozi im nie wiadomo co, bo za nic chcą ich zniszczyć, zlikwidować. Prezydent chce ich zniszczyć, dziennikarze chcą ich zniszczyć. I część aktorów, trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, Wiktor Zborowski, między innymi Marek Koterski i wielu, wielu innych, dali się na to nabrać i podpisali się pod tym apelem. I to jest też apel teraz mój o odpowiedzialność.
zanim coś podpiszesz, zastanów się, co robisz. Zastanów się, czy nie jesteś manipulowany. To, że jesteś znany i lubiany, po pierwsze nie zwalnia cię z tego obowiązku, ale wręcz wymusza na tobie, wrzuca na ciebie większą odpowiedzialność za tego typu działania. Bo później Marcin te wycierał sobie tyłek tymi właśnie głosami poparcia, a dzisiaj bardzo łatwo dzięki temu powiedzmy delikatnie deficytowi zdrowego rozsądku ze strony tych ludzi, bardzo łatwo teraz wszystkich, którzy tam bywali, aktorów, celebrytów, ale też zwykłych szarych ludzi, wrzucić do jednego worka z pedofilią. I to jest, tego bym radziłbym się wystrzegać po prostu. I z tą myślą myślę, że zostawimy dzisiaj Państwa i zapraszamy na 19.55 na podsumowanie i dowiedzenie się jeszcze więcej. Dzisiaj porozmawialiśmy o pracy nad tym, o 19.55 podsumowanie. Tomku, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i za całą pracę. Nasi widzowie również myślę, że przyłączają się do tych podziękowań, ponieważ pojawia się wiele komentarzy dziękujących za Twoją pracę, więc w imieniu przekazuję od naszych widzów te komentarze i widzimy się o 19.55 ponownie. Zapraszamy Państwa serdecznie do włączenia TVN o 19.55. Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję serdecznie. Wszystkim. Dziękujemy.